Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozpocznę od fragmentu z dziejów apostolskich, 17 rozdział i od 10 wersetu. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosi słowo Boże, udali się tam judząc i podburzając pospólstwo. Kochani, niedawno. A może nie tak niedawno, to już jakiś czas temu, nagrałem podcast właśnie o braciach z Berei. Ale dzisiaj ponownie chciałbym powrócić do tego tematu, dlatego, że bardzo często słyszę właśnie o ludziach, że biorą z nich przykład, że są właśnie jak Berejczycy. Wiele osób, które uwierzyło, które mówi o sobie, że jest biblijnie wierzących, mówią, że oni są jak Berejczycy i oni wszystko sprawdzają. No, ja się cieszę, że ludzie rzeczywiście chcą być jak Berejczycy i chcą sprawdzać, co jest w piśmie, i że mają taki zwyczaj, właśnie badania. No ale właśnie, czy ci ludzie, którzy mówią o sobie, że są właśnie jak bracia z Berei, a ci Berejczycy. To rzeczywiście są nimi, albo są w myśl tego, co przeczytaliśmy, czy może są takimi braćmi z Berei, właśnie na swój sposób? Kochani, zanim jeszcze może wyjaśnię, czym dokładnie kierowali się ci bracia z Berei, chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt. Dzisiaj, kiedy no, bardzo dużo pojawiło się nauczycieli, w szczególności w internecie, mówią bardzo w różnych tematach, no niestety nie wszystko jest zgodne z Pismem Świętym, i rzeczywiście, należy sprawdzać, czy to, co mówią ci ludzie, jest zgodne z pismem świętym. Ale jak my dzisiaj w ogóle chcemy to sprawdzać? Przede wszystkim, żeby ktoś głosił słowo, czy też w internecie, czy offline'owo i generalnie powinien głosić offline'owo, powinien mówić do grupy ludzi takiej fizycznej, z którymi ma kontakt, a ten internet powinien być tylko i wyłącznie dodatkiem do jego służby, to taka osoba, czy jest nauczycielem, pastorem, jakimś kaznodzieją, to ona powinna mieć powołanie. Powołanie od samego Pana Jezusa na właśnie nauczyciela, osobę, która Głosi to słowo Boże. O tym możemy poczytać w liście do Efezjan. Jeżeli ktoś taki zabiera się właśnie do kazania, do nauczania, to on powinien mieć powołanie od samego Pana Jezusa. Oczywiście to powołanie powinno być rozpoznane przez zbór nie przez Niego samego, ale przez zbór i wtedy powinien nauczać. Ale po co w ogóle nam jest nauczyciel? No, nauczyciel jest po to, aby nauczać. To tak jak w szkole. Posyłamy dzieci do szkoły, aby się czegoś nauczyły i tam jest nauczyciel. I ten nauczyciel naucza dzieci, a dzieci słuchają. Ale w szkole czy dzieci sprawdzają nauczyciela? No, któż by śmiał w ogóle sprawdzić nauczyciela w szkole? Przecież wiadomo, że nauczyciel w szkole został Powołany, wybrany, został sprawdzony i on tam ma nauczać, a dzieci, no dzieci generalnie nie mogą powiedzieć, a mnie się to nie podoba, co pan czy pani mówi, ja mam inne zdanie. No oczywiście może tak powiedzieć i mieć inne zdanie, więc dostanie dziennikę do, uwagę do dzienniczka, dostanie pewnie pałę z zachowania, no i pewnie zaraz nauczyciel sprawdzi, co on tam wie, no i pewnie się okaże, że wiele nie wie i znowu dostanie jakąś pałę z danego przedmiotu. Jak to jest w kościele? No właśnie, w kościele też są nauczyciele, po to aby co przygotować ludzi świętych, tych, którzy są zapieczętowani duchem świętym, tych, którzy mają ducha świętego, aby ich poprowadzić tym wszystkim. Czy w takim razie możemy się sprzeciwić takiemu nauczycielowi? Jak już wspomniałem, pojawiło się wiele wielu nauczycieli. I ci nauczyciele różne, niestety też głupoty głoszą, więc jak najbardziej powinniśmy sprawdzać. Jest to troszeczkę inaczej, ale niewiele bardziej to się różni. Natomiast jest taka, nie wiem, moda, że przychodzi nauczyciel, czy nauczyciel głosi. A ci, co słuchają, sprawdzają, oceniają, czy on powiedział dobrze i albo to przyjmują, albo nie, albo właściwie to sami narzucają nauczycielowi, to jak on to powinien rozumieć. I tak się zdarza, że właśnie jest nauczyciel, a ci uczniowie dyktują i mówią i punktują tego nauczyciela że to powinno być tak, to źle rozumie, to jest tu, oni to wiedzą, bardziej doświadczeni. Tak to niestety dzisiaj wygląda. Ale dobrze, powróćmy do tych Berejczyków. Kiedy nauczyciel przychodzi do pewnego zgromadzenia, czy też jest powołany w danym złoże, niestety dość często się tak okazuje, że powie kazanie i w odzewie słyszy, no dobrze powiedziałeś to, ale ja to teraz muszę sprawdzić. Jestem właśnie jak ten brat z Berei, ja to muszę sprawdzić, czy takie rzeczy mają w piśmie. No, i wtedy porozmawiam z tobą. Porozmawiam z tobą za tydzień, na przykład na następnym nabożeństwie. I ci ludzie nie przyjmują generalnie tego słowa dzisiaj, ludzie nie chcą przyjmować od razu. Słowa, oni chcą sprawdzić to słowo, czy rzeczywiście to, co zostało powiedziane, jest zgodne z Pismem Świętym. Ale najczęściej jest tak, że na następny tydzień, kiedy znowu jest nauczyciel i są ci ludzie, którzy słuchali, przychodzi nauczyciel. Teraz powiem ze swojego doświadczenia, bo ja, ja bardzo często lubię rozmawiać po nabożeństwie, po wygłoszonym kazaniu, właśnie na temat tego kazania, jakie ludzie mają spostrzeżenia, czy mają jakieś pytania do tego. No i właśnie słyszę, no, my musimy to przetrawić sprawdzić, co jest. I porozmawiamy za tydzień. Więc ja za tydzień, zawsze oczywiście po kolejnym wygłoszonym kazaniu pytam się, no to co? Będziemy rozmawiać na temat kazania? No, oczywiście, na tego, co było tydzień temu, bo, bo rozumiem, że to, co dzisiaj powiedziałem, też musi być sprawdzone. No i jak zazwyczaj jest? No słuchaj, no nie możemy porozmawiać na temat tego kazania, co było tydzień temu, ponieważ no, ten tydzień był dość taki zajęty i no, nie zdążyłem, nie zdążyłam jeszcze sprawdzić wszystkiego, więc no, no, nie bardzo mogę jeszcze porozmawiać. OK? Zawsze mówię, nie ma problemu. W kolejną niedzielę znowu oczywiście pytam się, no to jak możemy porozmawiać, oczywiście nie na temat tego dzisiejszego kazania, tylko na, po, na temat tych poprzednich dwóch, albo przynajmniej tego sprzed dwóch tygodni. Co nieraz słyszę? No wiesz, jeszcze wszystkiego nie sprawdziłem. Tam część może wysłuchałem, sprawdziłem, ale wiesz, no tyle rzeczy było akurat, więc nie sprawdziłem. No więc odnośnie tego może tydzień temu. No nie, no. Tego też jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. I jak się pewnie przy, przypuszczacie, kolejna niedziela, kiedy przychodzi, znowu coś wypadło, znowu był jakiś busy dzień, busy tydzień i, i ktoś nie, nie, nie sprawdził, i nie możemy w ogóle porozmawiać na temat tego kazania. No, tym samym rozumiem, że to, co ja powiedziałem, w ogóle nie zostało przyjęte, ponieważ w ogóle nie zostało sprawdzone. No, ludzie są jak Berejczycy, chcą sprawdzać, czy na pewno ich nie oszukujemy. Ale poczytajmy dokładnie, jacy byli bracia z Bereji. Czy oni tak rzeczywiście sprawdzali, co Paweł powiedział, a dopiero potem przyjmowali, mówili: "OK, Paweł, było dobre kazanie, rzeczywiście sprawdziliśmy to, możemy to przyjąć, a ty możesz mówić dalej." Kochani, my tutaj czytamy, przynajmniej ja mam tak w swoim przekładzie, że kiedy Paweł przyszedł do Berei i powiedział e, słowo, to tutaj czytam, że oni przyjęli to słowo z całą gotowością. Nigdzie tam nie było. Poczekaj, Paweł, fajnie, że powiedziałeś nam kazanie, ale my to teraz sprawdzimy. Nie, oni to przyjęli z całą gotowością. A dopiero później mamy napisane i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Bo Berejczycy mogli przyjąć to, co Paweł powiedział, ponieważ w ich zwyczaju w ogóle było to, że oni codziennie badali pisma. Oni nie musieli czekać i iść do domu, sprawdzić to, czy apostoł Paweł powiedział dobre kazanie, czy nie. Oni od razu to wiedzieli. Dlaczego? Bo badali pisma. Taki mieli zwyczaj po prostu, że badali. Pisma. Dlatego wtedy, kiedy Paweł mówił, to oni rozumieli to w Duchu Świętym. Ten sam Duch przemawiał przez apostoła Pawła, co działał właśnie w Berejczykach. I oni wiedzieli, że to słowo jest dobre, jest prawdziwe, ponieważ mieli taki zwyczaj, że oni badali i mogli przyjąć z pełną gotowością. Przypuszczam, że gdyby przyszedł Paweł i powiedział coś nie tak, to oni od razu by powiedzieli: Słuchaj, Pawle. To jednak nie jest zgodne z pismem świętym, co ty mówisz. Nie musieliby iść do domu i poczekać, sprawdzić, a potem przyjść i dopiero mu wyłożyć: Słuchaj Paweł, ty tam się pomyliłeś, to jednak nie tak jest. Oni od razu po wysłuchaniu tego słowa byli w stanie albo go przyjąć, albo go odrzucić. Dlaczego? Bo w ich zwyczaju było, że oni codziennie badali słowo Boże. Ale zwróćmy uwagę, że oni badali pisma. Czy tak się rzeczy mają? Oni nie, że czytali. Dzisiaj wiele osób mówi, no ja czytam Słowo Boże codziennie. Mam tam plan, jeden, drugi i sobie czytam to Słowo Boże. Ale tutaj nie wystarczy, że czytamy. Wiele osób czyta i co z tego? Odczytuje to. Natomiast Berejczycy to byli ludzie, którzy nie tylko czytali, ale i badali, czyli rozważali to słowo, czy to rzeczywiście tak się ma. O co tutaj chodzi? Sprawdzali w jednym fragmencie, w drugim fragmencie. To jest rozważanie, to jest badanie, to jest studiowanie Słowa Bożego. Tym byli Berejczycy, byli studentami Słowa Bożego. Kochani, nie tylko czytali, nie mieli jakiś plan, nie tylko byli wierzącymi. My dzisiaj bardzo nadużywamy tego słowa: chrześcijanin biblijnie bieżący. Chrześcijanie Biblijnie Wierzący to jest ten, który nie tylko czyta Biblię codziennie, ale ją rozważa, studiuje i dokłada wszelkich starań, czy też sam, czy w grupie. Oczywiście powinny być w ogóle w zborach właśnie studium biblijne prowadzone, gdzie spotykamy się i studiujemy, rozważamy jeden werset, czasami dwa wersety, malutkie fragmenty, tak aby poznać, co tam było. W poprzednim zboże mieliśmy studium dziejów apostolskich. Zajęło nam dwa lata, aby studiować właśnie dzieje apostolskie. Same dzieje apostolskie jesteśmy w stanie przeczytać w kilka godzin. Ale nam nie chodziło o to, aby je tylko przeczytać, ale aby je studiować. Na tym polega badanie Pisma i na tym polega bycie Brejczykiem. Więc kochani, Zwróćmy uwagę, kiedy właśnie przychodzi nauczyciel, jest mówione kazanie. Czy my musimy iść i szukać wszystkiego, sprawdzać, a dopiero potem klepnąć to kazanie? Czy my w stanie jesteśmy od razu wiedzieć, że w Duchu Świętym tak, to było prawda, to było dobrze powiedziane. I nawet kiedy jest pewna rzecz, którą dopiero poznajemy, albo rzecz wskazana, na którą my nie zwróciliśmy uwagę, to jeżeli rozważamy to w duchu świętym, jesteśmy takim właśnie Berejczykiem, to my od razu będziemy wiedzieli przez ducha świętego, że ta nowość, którą się dowiedzieliśmy, jest zgodna z Pismem Świętym, albo nie jest zgodna z Pismem Świętym. Kochani, na tym polega bycie tak jak właśnie Berejczyk. Więc, kiedy my mówimy, ja to muszę sprawdzić, jak Berejczycy, kochani, no niestety, sami sobie tworzymy własnych Berejczyków. Berejczycy przyjęli to słowo w pełni, w gotowości, całe, co powiedział apostoł Paweł. Ja nie mówię, że teraz my musimy wszystko przyjmować. My po prostu, jeżeli jesteśmy takimi Berejczykami, to wiemy od razu, my je przyjmujemy czy odrzucamy. No, jeżeli sobie teraz pomyślicie, to ja na wszelki wypadek odrzucę, no nie, to zaczynasz mocno kombinować i nie masz nic wspólnego z Berejczykami, nie masz w ogóle nic wspólnego ze studiowaniem Słowa Bożego. Przeczytajmy sami ten fragment w cichości. I słuchajcie, dalej tam jeszcze jest. Oni, Paweł przyszedł do Berei, aby głosić. Tamci byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice, bo ci w Tesalonice nie chcieli przyjąć tego słowa. Nawet nie chcieli go wysłuchać. Przecież apostoł Paweł mówił prawdę Słowa Bożego, a tamci nie. Więc my w większości nie jesteśmy Berejczykami. My jesteśmy tymi z Tesaloniki. I co dalej? Ci z Tesaloniki przyszli do Berei, aby co. Aby wziąć i oczerniać, i podjudzać innych, że Paweł wcale nie mówi słowa. Więc czy na pewno ci ludzie, którzy mówią my jesteśmy jak Berejczycy, są jak Berejczycy? A może są jak te No niestety, ja w znakomitej większości widzę te Saloniczan, którzy idą za nauczycielem i nie, nie, nie słuchajcie, sprawdźcie to wszystko, co on mówi. A sami sprawdziliście? No sprawdzamy, tylko jeszcze czasu nie mamy. Panie, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Błogosławię i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej. Daj kciuka w górę. Napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.